Artur Berezowski po wygranym pojedynku na TFL-20, pojedynku, którego nie tylko nie można się wstydzić, ale po prostu pojedynek, z którego powinieneś być dumny. Jak bardzo ulżyło Ci przede wszystkim, że no wróciłeś na ścieżkę zwycięstw, bo byłeś po przegranej, ale to już jest przeszłość. Tak, tak, właśnie byłem po przegranej, przegrałem w Korzenicach. Po prostu uważam, że on był lepiej przygotowany wtedy niż ja. Przez ten czas, przez ten prawie pół roku bardzo, bardzo ciężko trenowałem. I jak widać, to daje jakieś swoje plusy. Tak, ewidentnie wyciągnąłeś dzisiaj wnioski, lekcje. A powiedz właśnie, no Sławomir Kołtunowicz, muszę przyznać, że mnie zaskoczył, że dobrze się przygotował na twoje zapasy i czy ciebie w jakichś tam fragmentach walki zaskoczył? Tak, tak, właśnie dobrze był przygotowany na zapasy, dobra praca przy siatce była i ogólnie dobrze się kręcił w parterze, więc było naprawdę była dobra walka. Jestem z siebie zadowolony i ogólnie jestem zadowolony z walki. I też można przyznać, że mimo, że jesteś zawodnikiem przyjezdnym, chociaż już mieszkasz od dawna właśnie tutaj w Lublinie, zdaje się, mieszkasz w Lublinie, to generalnie kibice właśnie bardzo dobrze i nie tylko cię rozpoznają, ale po prostu no, traktują cię po prostu, wiesz, no walczysz tak jak swój. No nie. Czy czujesz to? Wiadomo, Sławomir był dzisiaj faworytem, wiadomo, ale mimo wszystko. On jest w domu i kibicują dla niego. Ale tak naprawdę to jest sport, to nie jest żadna polityka i to, że jestem z Ukrainy, a on z Polski. Ja tak samo tutaj mieszkam teraz i mam kolegów Polaków i też różne narodowości, więc to tylko sport, to nie jest polityka. Po ostatnim pojedynku potrzebowałeś tych kilku miesięcy właśnie, żeby wrócić. Dzisiaj w dobrym stylu właśnie wróciłeś. Jak myślisz właśnie, kiedy chciałbyś stoczyć kolejny pojedynek, czy na razie sobie po prostu wolisz odpocząć, zobaczyć tak naprawdę, co przyniesie przyszłość? Tak naprawdę nie wiem, tak, było pół roku przerwy, walczyłem na Mistrzostwach Europy w grudniu, to chyba w grudniu było, wziąłem sobie taki dla doświadczenia, a nie wiem, następna decyzja TFL, pogadamy, zobaczymy, na razie chcę odpocząć, wrócę do swojej rodziny i po prostu trochę odpoczynku. A jak przy okazji poszło Ci na tych Mistrzostwach Europy? Właśnie wygrałem full kontakt wtedy, więc było dobrze. No to super. Gratuluję tym bardziej, podwójnie. Dziękuję. W takim razie. Do następnego. Do widzenia. Dziękuję.